Dzień dobry, teraz rozmawiamy z panią Izabelą Jabłonowską, właścicielką firmy Stylowa Moda, specjalistką od wizerunku, specjalistką do spraw elegancji i chciałam zapytać, od czego powinna się rozpocząć lekcja stylu? Dzień dobry, tak na początek. Lekcja stylu powinna zacząć się od tego, żeby poznać siebie. I to jest chyba najbardziej karkołomny element tego wszystkiego, bo myślę, że często oglądając magazyny z modą na przykład, albo pokaz mody nawet w telewizji, widzimy, co nam się podoba i w czym dobrze byśmy się czuły. Problem polega bardziej na tym, żeby właśnie poznać siebie, trochę na odwadze, bo często też się przyzwyczajamy do tego, jak wyglądamy, przyzwyczają się nasi bliscy, nie mamy do siebie dystansu. I trzeba umieć czasami wskoczyć po prostu coś, założyć coś nowego, zobaczyć, jak się w tym czujemy, dać sobie taką szansę, że może ten fason będzie dla nas odpowiedni, bo wchodzimy też w taką rutynę, że mamy na przykład dużo tych samych fasonów w szafie, a przecież na pewno są inne, które dobrze podkreślają naszą sylwetkę. A jeśli chodzi o to poznanie siebie, to już w starożytności Epiktet mawiał, najpierw poznaj siebie, potem stosownie się przyozdabiaj. Czyli powinniśmy się zastanowić właściwie, jaki jest nasz tryb życia, dokąd zmierzają nasze marzenia i cele, czy nasz wizerunek to odzwierciedla, czy kolory, które dobieramy do siebie, pasują, podkreślają nasz charakter, osobowość, czy są wyróżnikiem prestiżu lub miejsca, w którym pracujemy. Mamy też coś takiego przecież jak koloroterapia, więc kolory nie tylko coś znaczą, ale także wpływają na nasze samopoczucie. I często wybieramy kolory na zasadzie jakby przeciwieństwa. Jeżeli nam czegoś brakuje, to my wybieramy taki kolor. Jeżeli brakuje nam na przykład spokoju albo inspiracji, to na przykład okazuje się, że mamy dużo rzeczy w domu, które nas otaczają, błękitnych. I kobiety jeszcze wchodzą w takie sidła przyzwyczajenia, że jak już ten jest na przykład błękit czy niebieski, to wtedy i narzuta na kanapie jest niebieska, i poduszka jest niebieska, i krem do rąk jest niebieski, wszystko jest niebieskie, bo my intuicyjnie wybieramy dany kolor, a potem bach, po iluś latach jest zmiana, przerzucamy się na inny kolor. Stąd na przykład mówimy, że nie możemy patrzeć na jakiś kolor, bo już nam obrzydł, albo nie jest to chwila, kiedy ten kolor jest dla nas odpowiedni, a mija parę lat, i właśnie za tym kolorem pójdziemy dalej. Także kolory coś znaczą i powodują to, że my się w jakiś sposób czujemy. No właśnie, bo wizerunek może być też naszym takim pierwszym krokiem do spełniania marzeń, na przykład zdobyciu kariery czy dobrego stanowiska. Zgadza się, nawet powiem więcej, że spotkanie ze stylistką może być spełnieniem marzeń. Dla wielu kobiet tak. I jest to dużo bardziej dostępne niż było kiedyś, takie spotkanie z osobistą stylistką. Poza tym trzeba powiedzieć, że to są takie małe rzeczy, które nas cieszą i które powodują, że my czujemy się lepiej, bo nie zawsze, nie codziennie dzieją się wielkie cuda na naszych oczach, czy spełniają się wielkie marzenia. Marzenia my musimy spełniać sami, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, właśnie to jest to. Więc jeżeli chcemy dobrze się poczuć, to często czymś takim, co pozwala nam poczuć się bardziej autentycznie, bardziej szczęśliwie, jest dobra herbata, którą wypijemy na przykład w pięknej filiżance, jest dotyk jakiejś miłej tkaniny, jest nasze odbicie w lustrze, jeżeli my się same sobie podobamy, jest ten błysk wokół i to szczęście, kiedy czujemy, że kochamy siebie i że właśnie wyglądamy odpowiednio. To może być spacer z bliskimi albo z pupilem, z czworonogiem. To może być uśmiech, którym ktoś nas obdarzy. Zresztą my kobiety zbyt mało mówimy sobie komplementów. Przecież to jest takie miłe, kiedy mamy właśnie zły dzień i druga osoba powie nam coś miłego. Albo też tak jakby nie postrzegamy siebie aż tak dobrze, jak postrzegają nas inni. Badania dowodzą, że jednak my jesteśmy dla siebie bardziej krytyczni, więc jeżeli usłyszymy komplement, to my czujemy się lepiej, ale właśnie jeśli chodzi o te małe szczęścia, powiedzenie komplementu komuś nie tylko buduje tamtą osobę, ale okazuje się, że bardzo buduje nas, więc te małe szczęścia i ten ubiór to może być też powiedzenie koleżance, na przykład z pracy, komplementu, prawdziwego komplementu, że ma coś ładnego na sobie, że pięknie wygląda, nie, że się super pomalowała, bo to nie chodzi tak o coś takiego, tylko o coś takiego bardziej prawdziwego, autentycznego właśnie i wypływającego z niej samej, bo makijaż można zmyć, a ona może wyglądać, mieć piękne oczy cały czas.
No właśnie, bo wizerunek, to jak się ubieramy, może być też wyznacznikiem prestiżu, może świadczyć o naszych kompetencjach. Zgadza się. No, dzisiaj mówimy o budowaniu marki osobistej, o kreowaniu wizerunku, więc ubiór jak najbardziej jest tutaj potrzebny do, jako taki element, komponent, który spaja tą klamrę i pokazuje taką też inteligencję. Salvador de Madriaga pisał, że inteligencja w ubiorze oznacza inteligencję intelektualną. Możemy się z tym zgadzać lub nie. Natomiast myślę, że coś jest tutaj na rzeczy. No, są też takie atrybuty, które podkreślają nasz prestiż i to właśnie jest elegancka skórzana teczka, dobry markowy zegarek, buty, pióro lub oprawki okularów. Na dzisiejszym spotkaniu opowiadam też o tym, że mało kto wie, że na ważnym biznesowym spotkaniu popełniamy często błąd, bo idziemy porozmawiać z kimś, kto niesie teczkę, bo nam się wydaje, że to jest osoba decyzyjna, a jest wprost odwrotnie, czyli to inni noszą za tą ważną osobę teczki. Ale właśnie, żebyśmy my stały się ważnymi osobami, stali się ważnymi osobami, wystarczy ubrać się w uśmiech, jak mówiąc tytułem pani książki. Zgadza się. Ja bardzo wierzę w to, że ten uśmiech jest potrzebny i taki dystans do siebie samej, uśmiech też do siebie, właśnie taki uśmiech miłości, uśmiech do innych. Przecież odbijamy się w oczach i kochanych osób, ale też innych, których spotykamy. Znacznie lepiej wyglądamy, kiedy się uśmiechamy, bo prostujemy się, jesteśmy szczęśliwsze, promieniejemy. No i możemy sobie wyobrazić osobę, która idzie z dużym uśmiechem, a osobę, która idzie smutna i właśnie przygarbiona. Inaczej taką osobę od razu odbieramy. Także ten uśmiech w ubiorze wyraża się poprzez taki szacunek do siebie samej. I czasami jak ubieramy się źle, to często mamy też kompleksy, które gdzieś tam niepotrzebnie siedzą w naszych głowach lub które zabijają jakby takie poczucie własnej wartości i epatujemy niepotrzebnie zbytnio albo golizną, niestosownym fasonem, krojem, który jeszcze bardziej podkreśla coś, co chciałybyśmy ukryć, a powinniśmy skupić się na atutach i pokazać się z dobrej strony. Wtedy na pewno my się uśmiechniemy, inni też się do nas uśmiechną. Czyli polecam pani blog Stylową Modę i tam znajdziemy wszystkie instrukcje na temat tego, jak zmienić swoje życie i swój wizerunek. Zgadza się. Prowadzę bloga na stronie stylowamoda.pl i tam znajduje się stylowy blog, na którym, to jest nietypowy blog, też muszę powiedzieć, bo to nie jest blog typowo skupiający się na trendach czy na takiej ulotności mody. Nie piszę o trendach. Uważam, że bardzo ważne jest znalezienie tego stylu. To jest blog, który pomaga świadomie budować styl i znaleźć styl.